Więc zebraliśmy się tutaj, aby uczcić amerykańskie właściwie święto Halloween. No ale skoro wszystko bierzemy z zachodu, to czemu nie możemy ukraść im święta, prawda? Tak więc postanowiliśmy nastraszyć Włocławian i przebraliśmy się za różne straszne rzeczy. Śmieszne, straszne. Najśmieszniejszy to jest chyba martwy kotek. No i tak sobie siedzimy i straszymy. Inicjatorką całego pomysłu była oto tutaj Karina, przebrana za strasznego coś. Krwawego rzeźnika. Albo może krwawą pielęgniarkę, tak bardziej mi pod to podchodzi. No, coś w tym stylu. A czy już kogoś przestraszyliście? Dzieci, dopiero byliśmy w roku. A jaki cel ma wasza akcja? Właściwie nie mamy większego celu, po prostu było to tak musimy rzucone. Musimy uzbierać na trumnę. Tak. A dlaczego na trumnę? Bo nam ukradli strumień. No czym będziemy spać? Wczoraj wyszliśmy z trumien, no i tak chcieliśmy wrócić na obiad, patrzymy, no nie ma. Więc przydałaby się jakaś nowa, żeby móc spokojnie przespać kolejny rok, zanim znów wyjdziemy. Żeby do wózki była można robić. Tak, trumnówki. A na jaki odzew Włocławian liczycie? No liczymy, że może w przyszłym roku więcej osób zaangażuje się w taką właśnie zabawę i nie tylko my będziemy straszyć, ale całe miasto będzie straszne. I jak przyjeźdźni będą przejeżdżać, to naprawdę się przestraszą. Nie, no może czasem jak ktoś tam może jedzie, to będę przejeżdżał. Nie ukradną nam już trumny. Tak. Może zrozumieją, że właśnie, że trumny nam są potrzebne.